Wszystko zaczęło się od tego, że rozglądałem się i nigdzie nie mogłem znaleźć samochodu moich marzeń. Postanowiłem więc zbudować go samemu. Tak Ferry Porsche, syn legendarnego konstruktora Ferdynanda Porsche, opisuje początki tej legendarnej marki. Porsche to dzisiaj jedno z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw samochodowych świata, a przy tym jeden z najmniejszych niezależnych koncernów produkujących samochody seryjne. Poznajcie zatem jego historię. Wszystko narodziło się w tej głowie. Ferdynand Porsche był motoryzacyjnym pionierem, a jego konstrukcyjne pomysły odnaleźć można w samochodach Mercedesa, Volkswagena, w samochodach użytkowych, takich jak wozy strażackie, a także w czołgach typu Tygrys, które siały spustoszenie na frontach II wojny światowej. Porsche był przede wszystkim konstruktorem i interesował go głównie postęp techniczny, nowe rozwiązania. Nie zawsze szło to w parze z rachunkiem ekonomicznym, dlatego też rola pracownika najemnego szybko mu się znudziła. W 1931 roku w Stuttgarcie założył niezależne biuro konstrukcyjne, firmowane jego własnym nazwiskiem, dając tym samym początek dzisiejszemu koncernowi. Firma nie zajmowała się początkowo produkcją, a jedynie konstruowaniem samochodów, projektowaniem rozwiązań technicznych i doradztwem. Mało kto chyba wie, że to właśnie Ferdynand Porsche stworzył jeden z najbardziej kultowych samochodów świata, jakim niewątpliwie jest Volkswagen Garbus. Prototyp tego taniego auta dla ludu powstał w 1935 roku na zamówienie Adolfa Hitlera. W sumie z taśm produkcyjnych w Niemczech, Brazylii i Meksyku zjechało 22 miliony sztuk tego samochodu. Pierwszy samochód marki Porsche powstał dopiero w 1939 roku. Był to model 64. Konstrukcyjnie był to samochód bardzo zbliżony do Garbusa, jednak do masowej produkcji nie trafił. Powstały zaledwie 3 sztuki, z których do dziś przetrwał ten egzemplarz stojący w nowym Muzeum Porsche. Prawdziwa produkcja samochodów tej marki ruszyła, kiedy firmę przejął syn Ferdynanda Porsche, Ferry, szukający tego, o czym wspominaliśmy na wstępie, czyli samochodu marzeń. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 1948 roku do salonów samochodowych trafiło Porsche 356. Auto to miało wiele elementów wspólnych z Garbusem, ale podstawowe różnice to aluminiowa karoseria i silnik o pojemności 1100 cm3 i mocy 35 koni mechanicznych, zaprojektowany w całości przez inżynierów Porsche. Mały, sportowy samochód, rozwijający prędkość 135 km na godzinę, 50 lat później stał się stylistyczną inspiracją dla modelu Boxster, jednego z najważniejszych modeli w historii niemieckiego koncernu. Boxster jest bardzo ważnym modelem dla naszej firmy. Już model koncepcyjny wywołał prawdziwą sensację, nie mniejszą niż pierwsze Porsche 50 lat wcześniej. Premiera produkcyjnej wersji Boxstera w 1996 roku zupełnie zmieniła oblicze segmentu Roadster. To, co najlepsze w historii firmy, wydarzyło się na długo przed debiutem Boxstera. W roku 1963 narodziła się legenda. Porsche 911, sportowe auto z sześciocylindrowym, chłodzonym powietrzem silnikiem typu Boxer o pojemności 2 litrów i mocy 130 koni mechanicznych. Na przestrzeni lat powstało wiele rodzajów 911. Coupé, Targa, Cabrio, Turbo, GT czy Carrera. Przez te wszystkie lata Porsche pozostawało jednak wierne tej samej linii nadwozia i koncepcji konstrukcyjnej. Dziś 911 ma układ nawigacji i inne gadżety, o których prawie 50 lat temu nikomu nawet się nie śniło, ale wciąż jest taki jak tamten z 1963 roku. Ale historia Porsche to nie tylko legendarne modele 911. Nie brakowało w niej także modeli nieudanych, jak choćby 914 z silnikiem Volkswagena, czy cieszący się znikomym zainteresowaniem model 968. Furory nie zrobił także model 959, pokazany po raz pierwszy w 1983 roku. Samochód rozwijający prędkość 300 km na godzinę nie był raczej przystosowany do jazdy po publicznych drogach. Przez długie lata Porsche opierało swą działalność głównie na legendzie modelu 911, wprowadzając jego kolejne odmiany. Mimo rekordowej sprzedaży i sukcesów na torach wyścigowych na całym świecie, firma nie oparła się globalnemu kryzysowi na początku lat 90. Widmo bankructwa było bardzo realne, ale deską ratunkową okazał się model Boxster. Wówczas był to najmniejszy i najtańszy samochód Porsche.
Dzisiaj rekordy popularności bije już kolejna, usportowiona wersja Boxstena. Dzisiaj mamy pewność, że przetrwaliśmy ekonomiczny kryzys, a model Boxster pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Rekordowa sprzedaż modelu Boxster dźwignęła firmę z kolan. Ale to, co najlepsze, miało dopiero nadejść. W 2002 roku Porsche zadziwiło świat, pokazując model Cayenne, swoją pierwszą terenówkę. Dzisiaj jest to najlepiej sprzedający się model niemieckiego koncernu. Porsche to z pewnością jedna z największych legend motoryzacji. Potwierdzeniem tego jest ponad 3,5 tysiąca firmowych zastrzeżonych patentów oraz tytuł najbardziej prestiżowej marki motoryzacyjnej świata przyznany Porsche przez nowojorski Instytut Luksusu. Legenda ta najbardziej odczuwalna jest w Muzeum Porsche znajdującym się w Zuffenhausen na przedmieściach Stuttgartu. W unikalnych wnętrzach zaparkowało 80 pojazdów będących kamieniami milowymi firmy. Co ciekawe, wszystkie samochody, nawet te przedwojenne, nadają się do jazdy i biorą udział w różnych wyścigach i rekonstrukcjach historycznych. Można je również wypożyczyć, na przykład na ślub lub oryginalną randkę.